Cześć, witam w kolejnej regularnej lekcji matematyki. Dzisiaj pogadamy sobie o szczególnym sposobie opisu funkcji, a mianowicie o wykresie, czyli jednym z ważniejszych sposobów, jak określa się funkcję. No cóż, bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Wykresem funkcji nazywamy zbiór wszystkich punktów utworzonych przez funkcję, gdzie x jest argumentem, y jest wartością, naniesiony na układ współrzędnych. Co to oznacza w praktyce? No to mamy dla przykładu taką funkcję określoną wzorem f od x równa się 2x plus 1. Czyli widzimy, że każdemu x-owi z naszej dziedziny w tym miejscu funkcja co z nim robi? Mnoży go razy 2 i dodaje 1. Czyli stwórzmy sobie tabelkę na początku, gdzie tu są nasze x, tu są nasze f od x. W miejsce x wstawiamy minus 1, 0, 1 oraz 2. No i liczymy sobie teraz po kolei f od minus 1, liczymy sobie f od 0, liczymy sobie f od 1 oraz liczymy sobie f od 2. Czyli liczymy kolejne wartości dla minus 1, 0, 1 i 2, ponieważ dziedziną naszej funkcji był zbiór składający się z czterech liczb. Minus 1, 0, 1 oraz 2. No to obliczamy. F od minus 1 to widzimy 2 razy minus 1 plus 1, czyli mamy minus 2 plus 1, czyli minus 1. F od 0, 2 razy 0 plus 1, czyli 1. F od 1, 2 razy 1 plus 1, czyli 3, no i f od 2, czyli mamy 2 razy 2, plus 1 równa się 5. Czyli w miejsce x kolejno stawialiśmy sobie minus 1, 0, 1 oraz 2. No i w takim układzie, jak już mamy policzone te nasze wartości dla poszczególnych argumentów, wpisujemy sobie do tabelki i mamy dla minus 1 jest minus 1, dla 0 jest 1, dla jedyneczki jest trójeczka, dla dwójeczki jest piątka. I to nam powstają nasze pary, punkty, gdzie x jest pierwszą współrzędną, y jest drugą współrzędną. Czyli mamy x, tu mamy dodatnie ujemne. Czyli x jest minus 1, y jest minus 1, czyli mamy punkt tutaj. Później mamy x jest 0, y jest 1, czyli punkt jest w tym miejscu. Następnie x jest 1, punkt jest 3, czyli mamy raz, 2, 3, czyli mamy punkt w tym miejscu. Oraz mamy raz i 2, oraz 5. 3, 4 oraz 5. I to jest wykres naszej funkcji. Podpisujemy sobie, że to jest nasze f od x. Czyli wykres naszej funkcji składa się z czterech konkretnych punktów. O współrzędnych kolejno. Minus 1, minus 1, 0, 1, 1, 3 oraz 2 i 5. I spróbujemy sobie teraz naszkicować nasz wykres funkcji w zależności od tego, jak kształtować będzie nam się tutaj dziedzina. I teraz zmianą mamy taką, że x należy do liczb całkowitych. Wcześniej mieliśmy, że x należał do czterech konkretnych liczb. Teraz naszą dziedziną, czyli x, są wszystkie liczby całkowite, czyli nieskończona liczba liczb całkowitych. Przypominam, czy byłoby tutaj 0, 1, 2, 3, 4, 5 i tak w nieskończoność. Tak samo było minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 i tak w nieskończoność. No i co by nam się zmieniło na naszym wykresie? Ano tak, żebyśmy musieli dorysować dodatkowe punkty. Jak je dorysować? Policzylibyśmy sobie tak samo tabelkę jak tutaj. Wybralibyśmy sobie dowolne x, tylko takie, żeby były one całkowite. Nanieślibyśmy sobie te punkty, a pozostałe trzeba byłoby nanieść na podstawie zaobserwowanej reguły. No i zauważamy, tu co było? 1 w bok, 2 do góry. 1 w bok, 2 do góry. 1 w bok, 2 do góry. 1 w bok, 2 do góry, czyli tu byłby punkt. Następnie tutaj 2 w dół, 1 w bok. Tutaj 2 w dół, 1 w bok. I te nasze punkty tutaj byłyby w nieskończoność przez cały układ współrzędny. I wtedy to byłby wykres funkcji f od x równa się 2x plus 1, gdzie x należy do liczb całkowitych. No i teraz mamy, gdzie x należy do liczb rzeczywistych. Co to oznacza? No teraz oznacza, że wszystkie możliwe liczby rzeczywiste mają swoją wartość. Czyli jak to przedstawić na wykresie? No w tabelce oczywiście możemy sobie policzyć kilka poszczególnych punktów i tak trzeba będzie to zrobić. I teraz jak mamy, gdzie x należy do liczb rzeczywistych, to wiemy, że wszystkie liczby należą do dziedziny, to ten nasz wykres funkcji co robimy? Łączymy sobie te nasze kropki i to jest nasz wykres funkcji. Linia prosta. A jak sobie poradzić, kiedy naszą dziedziną jest zbiór składający się z przedziału? No to tak samo tak naprawdę, tylko że bierzemy sobie te nasze punkty, które należą do przedziału, czyli zawsze bierzemy sobie krańce, czyli liczymy sobie dla minus czwórki,
No, policzymy sobie dla zera, bo dla zera zawsze warto policzyć i dla dwójki. No i widzimy sobie f od minus 4 obliczamy, obliczamy f od 0 oraz f od 2. I po kolei mamy 2 razy minus 4 plus 1, wychodzi nam minus 8 plus 1, czyli minus 7. Następnie mamy 2 razy 0 plus 1, czyli wychodzi nam 1 oraz 2 razy 2 plus 1, wychodzi nam 5. Nanosimy nasze punkty. Przypominamy, dla minus 4 mamy minus 7, dla 0 mamy jedyneczkę, dla dwójki mamy piątkę. Dla dwójki, dwójka, piątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest punkt. Dla 0 jest jedynka, czyli tutaj. No i dla minus 4, raz, dwa, trzy, cztery, jest minus 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. Minus 7. Łączymy sobie nasze punkty. O! Bo mamy cały przedział liczb i ustalamy sobie jeszcze kropy na przedziałach. Tu był przedział domknięty, czyli kropka będzie zamalowana. Tu był przedział otwarty, czyli kropka będzie otwarta. O, przypominam, tu jest dwójka, a tu jest nasza minus czwórka. Tu jest nasze 5, a tu jest nasze minus 7. Analogicznie postępujemy, kiedy mamy tutaj przedział, że x należy od minus 4 do minus 1 lub od 1 do 3. No bo co wystarczyłoby zrobić? Wystarczyłoby tylko i wyłącznie narysować tę naszą funkcję 2x plus 1, no i wyciąć te kawałki. Minus 1, czyli minus 1, czyli tutaj, czyli mamy tutaj nasze, na ten punkt, oraz minus 4, czyli minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, czyli o, ten punkt tutaj w tym miejscu. Tak samo mamy 1, czyli w tym miejscu, oraz będziemy mieli 3, czyli w tym miejscu. Raz, dwa, trzy, czyli to będzie gdzieś tam w tym miejscu. Wycinamy i nasza funkcja składa się tylko i wyłącznie z tych oto dwóch kawałków. Od minus 4 do minus 1 i od 1 do 3. Ustalamy sobie jeszcze przedziały. Tu widzimy nawiasy otwarte, czyli tu będzie kropa otwarta, tu będzie kropa otwarta. Przy jedynce jest zamknięty, przy trójce jest otwarty, czyli tu będzie zamalowane, a tu będzie otwarte. I tak wygląda nasz wykres funkcji. No i na sam koniec mamy taką dziedzinę, która nam łączy kilka różnych umiejętności. No i taka dosyć dziwna jest. Czyli mamy x należy od minus nieskończoności do minus 1 lub do zbioru składającego się z trzech liczb 1, 2 i 3. No to co trzeba zrobić? No trzeba to naszkicować. Sporządzamy sobie tabeleczkę oczywiście. To jest nasze x, to jest nasze y. Tu widzimy minus 1, więc warto byłoby dla tej minus 1 sobie policzyć wartość. I powiedzmy, policzymy sobie dla minus 2. No i oczywiście trzeba dla 1, 2 i 3 policzyć również 1, 2 i 3. No to szybciutko liczymy, wiemy o tym, że tu dla jedynki to będzie oczywiście 2 razy 1 to jest 2, 2 plus 1 to jest 3. Dla dwójki mamy 2 razy 2, 4, 4 plus 1, czyli 5. Tutaj dla trójki mamy 2 razy 3, 6, 6 plus 1 to jest 7. Dla minus jedynki mamy 2 razy minus 1, czyli minus 2, minus 2 plus 1, minus 1 oraz 2 razy minus 2, minus 4, minus 4, dodać 1, minus 3. No i zacznijmy sobie tutaj od tego przedziału. Tu oczywiście będzie linia prosta, ponieważ jest przedział i widzimy, że on idzie w nieskończoność, czyli to będzie szło nam w nieskończoność. Czyli zaznaczamy sobie minus 1 i minus 1, czyli punkt tutaj, po czym minus 2 i minus 3, minus 2 i minus 3 tutaj. I to będzie, o, taki oto wykres, linia prosta w nieskończoność, pamiętając o tym, że kropa tu będzie otwarta, ponieważ przedział przy minus 1 jest otwarty. No i następnie mamy tutaj 1, 2, 3, czyli tu już będą konkretne punkty, bo widzimy, że mamy zbiór, gdzie wymieniamy elementy. Czyli mamy 1, 2, 3, czyli mamy co? Dla jedynki jest trójeczka, czyli 1 i 3, raz, 2, 3. Dla dwójki jest piątka, czyli mamy dwójka, 3, 4, 5, czyli tutaj. Oraz dla trójki mam 7, czyli 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Czyli to będą nasze te trzy punkty. I tak będzie, oczywiście podpisujemy naszą funkcję i tak będzie wyglądał wykres naszej funkcji przy takiej oto dziedzinie. Podsumowując, jeżeli chcemy naszkicować sobie jakikolwiek wykres funkcji, to pierwszą sprawą patrzymy sobie na dziedzinę, dobieramy sobie x jakieś z dziedziny, liczymy sobie kilka punktów, tak żeby mniej więcej wiedzieć, jak ten wykres będzie wyglądał, no i po czym, uwzględniając dziedzinę, szkicujemy go sobie w układzie współrzędnych. No, trzeba troszkę to poćwiczyć.
No i na sam koniec jeszcze sobie tylko zwrócimy uwagę na to, że mamy tutaj dwie krzywe w układzie współrzędnych i jedna z nich jest funkcją, a druga z nich nie jest funkcją. Która jest funkcją? No oczywiście to jest funkcją, a to nie jest funkcją. Jak sobie to określić, czy coś jest funkcją lub nie na podstawie wykresu? Bardzo łatwy sposób, gdyż korzystamy z definicji. Funkcja jest to przyporządkowanie, które każdemu argumentowi ze zbioru x przyporządkowuje jedną i tylko jedną wartość ze zbioru y. Czyli jakbyśmy sobie poprowadzili prostą równoległą do y, to ta prosta równoległa do y przetnie nam się z wykresem funkcji tylko i wyłącznie w jednym miejscu. W jednym miejscu. Z kolei tutaj widzimy ewidentnie, że jak poprowadzimy sobie prostą równoległą, to widzimy, że ten x ma dwie wartości. Tu ma wartość i tu ma wartość. Czyli to nie może być wykres funkcji. Dlatego bardzo się z tym pilnujcie, ale spokojnie, jeszcze będziemy sobie na kolejnych lekcjach to ćwiczyli i sobie to porządnie ugruntujemy. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o filmik dotyczący wykresu funkcji. Pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie materiał wprowadzający. Tak naprawdę w przyszłości każdą funkcję nową, którą będziemy poznawali, będziemy jej sporządzali bardzo dokładny wykres. No ale nie ma co straszyć zawczasu, na razie robimy sobie podstawy. Jeżeli filmik się podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, polecania znajomym, zostawienia łapki w górę, zostawienia miłego komentarza i zapraszam do pozostałych materiałów. Przede wszystkim zapraszam do playlisty z regularnymi lekcjami matematyki. A póki co, żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!